Dobiegł końca 12-tygodniowy cykl spotkań samorządowców województwa opolskiego i wojewody z mieszkańcami. Henryk Wawer. Otwarte spotkanie z mieszkańcami Opola zamykało cykl spotkań zainicjowany przez marszałka Andrzeja Bułę. Chcieliśmy również zrobić dużą kampanię samorządową, samorządu jako wartości takiej dla nas, dla mieszkańców, bo cały czas powtarzam, że to samorząd nam organizuje życie i to prywatne, i to zawodowe. Więc to jest nasze życie, to jest codzienne nasze życie i oczywiście patrzymy również przez pryzmat tych różnych niedociągnięć, tych różnych problemów, które są, ale tak naprawdę jest dużo pozytywnych rzeczy, które możemy razem zrealizować. Tylko trzeba być koło siebie, siebie posłuchać. Także dla wojewody opolskiego Moniki Jurek i prezydenta Opola były to potrzebne i ważne spotkania. Nie ukrywam, że dla mnie jako dla wojewody rozpoczynającego pracę, a właściwie służbę dla województwa 21 grudnia, pierwszy wyjazd na pierwsze spotkanie 8 stycznia był już dużym wyzwaniem, ale warto było. Warto było chociażby z tego powodu, że miałam okazję spotkać się z mieszkańcami, odwiedzić powiaty i przedstawić się nawet jako wojewoda, której na sercu leży to, żeby trochę odczarować to myślenie o urzędzie i faktycznie spowodować, żeby urząd dotykał spraw mieszkańców i był dla nich przyjazny. Zawsze spotkania z mieszkańcami są wyzwaniem, szczególnie spotkania, w których bierze udział marszałek i wojewoda, bo można się spodziewać różnych gości. Zazwyczaj odpowiadam na pytania dotyczące dróg. Zadaliśmy też prezydentowi pytanie, czy mieszkańcy Opola mogą czuć się bezpieczni w sytuacji zagrożenia wojną. Nie, absolutnie. Patrząc przez pryzmat tego, że mamy trzecią największą elektrownię w Polsce, co samo w sobie sugeruje, że będziemy jednym z pierwszych punktów ataku na wypadek konfliktu zbrojnego, to myślę, że w tej kwestii jest bardzo dużo do zrobienia. Jest to ogromne wyzwanie i nie ma co bagatelizować, tylko rzeczywiście solidnie się do tego przygotować, ale to powinna być polityka państwa, nie tylko samorządu. W czasie spotkań samorządowcy i wojewoda zapewniali, że każdy powiat regionu otrzyma miliony złotych, między innymi na ochronę zdrowia, politykę społeczną, edukację zawodową młodzieży oraz dla organizacji pozarządowych.